Fagata na ostatnim streamie Wardengi wypowiedziała się w ostrych słowach o Nicoli od Magicala. Huczny powrót serwera Mindplex i kontynuacja projektu. Tajny kanał Wejta, o którym najprawdopodobniej nie wiedziałeś. GBS wysłało streamerce papier toaletowy. O co chodzi ze Skibidi Toilet i dlaczego podbiło w tym momencie internet. Netflix został wyśmiany po swojej ostatniej aktualizacji. Dziwne i podejrzane live'y na TikToku związane z płatnością Blik. Witajcie, dzisiaj przedstawię wam najciekawsze informacje, które miały miejsce w internecie. A jeżeli podobają ci się regularne newsy na tym kanale, to zostaw lajka, jeżeli uda nam się dobić 2000 lajków w ciągu 24 godzin, to w następnym materiale wykonam jedno losowe wyzwanie wybrane z waszych komentarzy. A jeżeli chcecie brać czynnie z nami udział w tej serii, serdecznie zachęcam do podsyłania swoich propozycji newsów, czy to na mojego Instagrama, czy też na mój serwer Discord. Dzisiejszy materiał zaczniemy sobie od podziękowań. Chciałbym wam bardzo serdecznie podziękować za to, że tak aktywnie oglądacie moje shorty. I mój jeden z najnowszych shortów wleciał na 6. miejsce na karcie na czasie w kategorii gry. Serdecznie wam za to dziękuję i cieszę się, że tak super się rozwijamy. Rozwija się również bardzo prężnie Discord serwera Anarchia GG, który w tym momencie jest największym serwerem Discord serwera minecraftowego, co hucznie ogłosili właściciele projektu. Liczy ponad 125 tysięcy członków. Naprawdę bardzo prężnie się rozwija, jest to ogromna liczba i serdecznie gratuluję chłopakom tego sukcesu. Najlepsze jest to, że praktycznie zbiegło się to z datą urodzin Petera, także Peter, z tego miejsca wszystkiego najlepszego również dla ciebie. A żeby tego było mało, Kapi, który jest zaprzyjaźniony z chłopakami, niedawno na swoim kanale wbił 200 000 subów i również serdeczne gratulacje dla niego. Kolejnym tematem będzie temat Netflixa, który prowadził aktualizację odnośnie dzielenia się kontem. Było to już jakiś czas temu, ale jeżeli o tym nie słyszeliście, to już wam powiem, o co chodzi. Netflix oficjalnie ogłosił koniec współdzielenia konta przez kilka osób, które nie mieszkają w jednym gospodarstwie domowym. Pierwsi użytkownicy dotrzymali swoje wiadomości na ten temat. No i jak sami wiecie, decyzja nie przypadła do gustu chyba nikomu. No i na platformę wylała się spora fala krytyki. Ludzie masowo zaczęli rezygnować z ich platformy i przechodzić do konkurencji. No i właśnie o tej konkurencji teraz wam troszkę opowiem, ponieważ to jest najciekawsze, bo ta w perfekcyjny sposób wyśmiała Netflixa. A dokładnie jego post z 2017 roku Love is sharing a password, mówiący o możliwości dzielenia się swoim kontem, co w tym momencie właśnie troszkę ograniczyli. Stryczka w nos Netflixowi sprzedał na przykład Prime Video, który dodał takiego posta. U reszty konkurentów również pojawiły się podobne posty. Niedawno w newsach mówiłem wam o tym, że upadł bardzo popularny niegdyś serwer Mindplex. Natomiast muszę wam powiedzieć również teraz o update'cie tej sytuacji, ponieważ znalazła się osoba chętna wykupić Mindplexa i ponownie tworzyć ten projekt. Jak możemy się dowiedzieć na łamach ich Twittera, piszą, że jeszcze się nie skończyli i ponownie zebrali nowy zespół, są zmotywowani do pracy i chcą wrócić na scenę Minecraftową, ponownie ciesząc wielu graczy i zapewniając im masę rozrywki. Naprawdę bardzo ciekawy plot twist w całej tej sytuacji i aż łezka się wokół kręci, kiedy się o tym wszystkim słucha, ponieważ kurczę, no, komu Mindplex nie zrobił dzieciństwa? Serwer jest tak naprawdę pokroju Hypixela, zaliczył mocny upadek, ale można powiedzieć chyba śmiało, że odbił się od dna i zobaczymy. Może jeszcze kiedyś stanie na piedestale największego serwera minecraftowego? Czas pokaże. Ja oczywiście mocno kibicuję, że się odbiją i wrócą na dobre tory. Kolejną ciekawą nowością w internecie jest trend związany ze Skibidi Toilet. I powiem wam szczerze, że sam na początku nie wiedziałem, o co z tym chodzi. Podobno wszystko wzięło się z tych krótkich filmów z TikToka i tak naprawdę nagle pojawił się tego wysyp wszędzie. Serio, nie wiem, czy wam też się wszędzie to wyświetla, ten Skibidi Toilet. Cała karta na czasie w kategorii gry jest zalana filmikami związanymi z tym trendem, ale przejdźmy po kolei najpierw, czym to jest. Ogólnie jest to mocny mem, który polega na tym, że w kiblu znajduje się głowa Skibidi, no i ona generalnie wyskakuje z tego kibla, śpiewa sobie, no i na niczym więcej to nie polega tak naprawdę. Ja wiem, memy w internecie i to, co jest popularne, mnie też zaskoczyło nieraz i pewnie jeszcze wiele razy mnie zaskoczy. Sam w sobie mem poszedł totalnym viralem, zdobywa naprawdę ogromne liczby, no i całość oczywiście nawiązuje do piosenki Little Biga Skibidi, od której to się wszystko wzięło. Dajcie znać, czy słyszeliście o tym trendzie, co o nim myślicie. Bo dla mnie jest to coś totalnie abstrakcyjnego, co... No nie wiem, jak to... Ja nie wiem, jak się to wybiło. Kolejny temat również jest bardzo dziwny, ponieważ GBS, tak, to jest ta firma od Kaw, którą reklamował praktycznie każdy większy twórca na YouTubie, wysłała ostatnio w paczce do jednej streamerki papier toaletowy. Teraz możecie się zastanawiać, ale o co chodzi? Całość dotyczy oczywiście nieuczesanej, która na Twitterze dodała wpis, którym poinformowała, że po kawie GBS ma po prostu biegunkę. I czajcie, że ta firma zmemowała z tego. Wysłała jej, kurde, elegancki papier toaletowy, trzywarstwowy, pisząc do tego w liście, że ze względu na jej problemy jelitowe wysyłają kawy ze zwykłą dawką kofeiny i papier toaletowy, by podkreślić, w jaki sposób dbają o customer experience oraz całą ścieżkę od zakupu po konsumpcję ich produktu. No, coś pięknego. Napisałam na Twitterze, że zrobiłam detox z kofein, no i GBS odpisał mi fakty, ale po ich mam akurat sraczkę. Dostałam list.
batony, kawę, papier toaletowy z podpisem prezesa GBS-u i administratora Twittera. Takie akcje marketingowe naprawdę aż z uśmiechem na ustach się ogląda, komentuje i mam nadzieję, że więcej firm będzie szło po prostu w tym kierunku. Teraz przejdziemy sobie do tematu bardzo dziwnych, bym powiedział cringe'owych live'ów na TikToku. Ja wiem, że takich live'ów tam jest masa. Ostatnio mówiłem wam o gościu, który puszcza sobie kolorowe chmurki, albo innym, który kręci jakimś widelcem i mówi, że jest namagnetyzowany. No tam się różne rzeczy dzieją, słuchajcie. Potrafi też tam być maju, ale do tego to przejdziemy w dalszej części materiału. Natomiast aktualnie skupimy się na live'ach związanych z płatnościami Blik. I teraz co? Powiecie sobie płatności, nic w tym złego, o co ci chodzi, pod? No ale od pewnego czasu wyświetlają mi się notorycznie live'y, na których gość przez 30 minut, czy ileś, próbuje zrobić płatność Blik, wpisując ten kod. No i generalnie pojawiła się fala ludzi, którzy tak robią. Ciągle gadają na tych live'ach, powtarzając kilkunastokrotnie: o, wysyłamy kodziki Blik, i wpłacają kasę na jakieś totalnie gówniane rzeczy związane z Counter-Strike'iem. Wysyłamy kodziki Blik, widzowie. Nie zgadza się ten kod, stary. Nie zgadza się ten kod, stary. Wysyłamy kodziki Blik, wysyłamy kodziki Blik. Wysyłamy kodziki Blik. Dziękuję za różnicę. Nie wiem, o co z tym chodzi tak naprawdę. Możecie mi wytłumaczyć, jeżeli wy jesteście bardziej zaznajomieni z tym tematem. Ale dla mnie jest to giga dziwne. Wspominam wam o tym, bo myślę, że nie jednemu z was się to wyświetliło. No i kurde, wiecie, warto też o takich rzeczach mówić. Kolejnym tajemniczym tematem jest fakt tego, że Wejt. Myślę, że Wejta większość z was kojarzy. Tak, to ten chłop, co był na dropie. Potem nagrał giga popularny film o melonach w Minecrafcie. No, myślę, że wiecie, o kogo chodzi. Ma swój tajny kanał, który jest skierowany stricte do najmłodszych. Jest to kanał, który można by przyrównać, wiecie, do Smajslowa, Aliona, Wojana. No, generalnie ten target. Kanał nosi nazwę Nunu. No i ogólnie, powiem tak, nie wyróżnia się on niczym szczególnym. Jedyne podobieństwo, jakie zauważyłem, które jest dosyć interesujące, to fakt, że za granicą podobny format robi również Niko z Keszem. I wiecie, tworzą we dwóch taki, powiedzmy, właśnie content dla dzieciaków. Tak, Wejt znalazł sobie również koleżkę i we dwóch nagrywają podobny format. Zobaczymy, jak mu to wyjdzie. Będę się przyglądał temu, bo na pewno bardzo ciekawy ruch. Ciekawym tematem dla wielu z was na pewno jest teraz obecnie chyba najbardziej trendujący wątek Nicole Magical. Tak, mówię o tej dziewczynie, która robiła wiele live'ów z Magicalem na TikToku, gdzie oglądało ich setki tysięcy osób. Całego tego uniwersum nie będę wam nakreślał, ponieważ skupimy się tutaj na ostatnim live'ie Wardęgi, na którym to była Fagata, która w ostrych słowach wypowiedziała się o Nicole. Tak, Fagata, ta Fagata, co miała tę sytuację ze Stew i te różne inne kontrowersyjne akcje, wypowiedziała się o innej lasce, która w bardzo bliźniaczy i podobny sposób buduje swoją popularność na kontrowersji. Oczywiście przy tym wszystkim otaczając się różnymi influencerami, którzy żerują na jej obecnym zasięgu, związanym z tym, że uczestniczyła u Magicala. Ale generalnie o co chodzi? Fagata powiedziała o uniwersum Daniela Magicala, że całe towarzystwo było patologiczne, Nicola tam codziennie piła, ale to sami posłuchajcie. Ja uważam, że to jest bardzo brzydkie, że ci faceci jakby robią sobie content na tej Nicoli. Wiesz, o co chodzi? Na przykład no to, że Alexa jej kupią, jak ich wypromuje. Jest takie, w ogóle zauważyłam, że mega dużo, taki, wiesz, nawet mini influencerów się zaczęło podłączać pod tą dramę, bo gdzieś tam była jakaś laska na teledysku z Nicolą i ona zaraz na Instagramie, który jest oczywiście prywatny, opowie, co jej znajomi mówili o niej, coś tam, coś tam. I to jest, uważam, mega brzydkie. Ja uważam w ogóle, że ta dziewczyna, ona na pewno będzie miała mega zrytumbanie przez to, co się teraz dzieje, bo na pewno ci ludzie ją wykorzystają, zostawią. Ja się nie zdziwię, jak kiedyś pójdę do jakiegoś klubu i ona będzie naćpana jakimś mefedronem z Targówka. No i po tym wszystkim odpalił się Ferrari, który zaczął szantażować Fagatę, mówiąc, że wyciągnie na nią jakieś brudy związane z tym, jak rzekomo była ze Stewartem. Ja tam do Fagaty nic nigdy nie miałem, no ale tak troszeczkę widzę, że krytykuje tutaj Nicole, część od niej lepsza, nazywają patologią, pomimo że no wiadomo, że no część zachowań Fagaty było dużo bardziej patologicznych niż to, że Nicola po prostu przebywała w tak ciężkim towarzystwie. Więc postanowiłem zrobić jutro na live'ie takie porównanie obu pań. Ciekawostka, z kim Fagata zdradzała Stew. No w ogóle wokół tego całego live'a wyrosła spora afera. Doszło do tego, że Ferrari zakłada kanał Commentary i chce iść na wojnę z Wardęgą. Muszę wam wytłumaczyć, dlaczego zakładam kanał Commentary i dlaczego będzie to jedyne obiektywne spojrzenie na sytuację. A mianowicie Sylwester Wardęga, którego bardzo lubię i szanuję, opublikował, że sensem jest to, że Nicola zrobi live'a z Rafoniksem. Fagata umoralnia tą laskę, sama nie będąc, myślę, osobą odpowiednią do tego. A przy tym wszystkim jeszcze Nicole zostaje zainwestowana kupa siana od Trumana Ferrariego, lecą do Dubaju i koszą z niej ogromne zasięgi, zarabiając tak naprawdę wielokrotność ceny, którą w nią włożą. 1 czerwca lecimy do Dubaju, gdzie odbędą się streamy IRL z Dubaju, wraz tutaj z naszą piękną panią, z Adrianem Ciosem, z Trumanem i z 10 około innymi osobami. Wiecie, cały temat poruszam tylko i wyłącznie dlatego, że przeszło to na innych influencerów postronnych. W swoich newsach nie chciałbym prezentować takich osób jak Daniel Magiczny, ponieważ uważam, że takim ludziom nie powinno się dawać jeszcze bardziej dodatkowego rozgłosu, bo to, co robi, jest odrażające i obleśne. Natomiast fakt tego, jak w tym momencie łatwo jest się zakręcić, zdobyć popularność i chwilowy zastrzyk wyświetleń w internecie, jest czymś niebywałym. I wcześniej wymienione panie, czyli Fagata i Nicola, wiedzą o tym chyba aż za dobrze. Obydwie przecież swoje kariery budują bardzo podobnie. Nicola jest na początku drogi, którą Fagata już dawno przeszła. I tak, ludzie dalej to pamiętają. I szczerze, przeraża mnie fakt,
kiedy słyszę o tym, że inni ludzie jarają się tym całym uniwersum, traktują tak naprawdę to wszystko jak jakiś serial i nieironicznie tracą czas na oglądanie tego syfu. A fakt, że kolejne dziewczyny zgłaszają się do Daniela Magikala i chcą uczestniczyć w streamach na urzędniczej, tym bardziej bardzo mocno mnie szokuje, ponieważ nie wiem, co takie osoby muszą mieć w głowie, prócz nabicia sobie wyświetleń i chwilowego zastrzyku popularności. A na koniec tego filmu mam dla was dwa cytaty, które myślę, że bardzo trafnie go podsumują. Pierwszy, sława jak magnes. Z jednej strony odpycha przyjaciół, z drugiej przyciąga wrogów. I ten drugi, nie możesz odzyskać czasu, ale możesz przestać go tracić. Trzymajcie się.